Cześć. Dzisiaj powiem, bo nie mogę nic pokazać. Może w innym odcinku pokażę następny, ale w tym nie mogę pokazać, ale spróbuję to opisać. Jak zrobić loki takie, wiecie. No takie, jak ja mam, tylko że bardzo jest skręcone. Ale za pomocą gumka będzie potrzebna, szczotka, może tak, szczotka. Jeśli macie szczotki, to grzebień, lakier do włosów, taki do kręcenia i pianka do kręcenia też. Co jeszcze? Spinka i kąpiel. No nie potrzebne. No więc bierzemy, musimy wziąć włosy i zaraz pokażę, tak, po umyciu najlepiej włosów, zrobić sobie kucyka i zrobić takiego koka, że kręcimy, tak, nie wiem, zaraz pokażę, wam nie martwcie się. Widzicie? No, zrobimy takiego koka. Jeśli nie możecie umyć włosów, akurat w ten dzień, kiedy chcecie sobie zrobić, to nie trzeba. Robicie tego koka i szukacie lakieru włosów. Piankę bierzecie na ręce trochę. I no jak macie tutaj koka, to koka wsiąkacie lakierem, a pianko do kręcenia włosów, o tutaj smarujecie, tu. U nas nady i jeśli i to musi być na noc, musicie zostawić na noc, spać nie musicie. Ja robiłam na suchych włosach, na mokrych jeszcze nie próbowałam. Ale moja koleżanka robiła już na mokrych, na suchych, to próbowałam już dwa razy, wychodziły fajne loki, bardzo. No, powodzenia u was, pa!